Serdecznie dziękuję. No i muszę przede wszystkim podziękować panu burmistrzowi za te bardzo miłe słowa. Wspomniał także, za co zawsze jestem wdzięczny, moim bracie. Pamiętajcie państwo, że niczego z tej zmiany, która dzisiaj następuje w Polsce, by nie było, gdyby nie on. Trudno mi się tutaj nad tym rozwodzić, ale cały ten mechanizm polityczny, który doprowadził do tej zmiany, został uruchomiony, a później był wspierany przez Lecha Kaczyńskiego, przez jego sukcesy, przez jego umiejętności, a przede wszystkim przez jego głęboką wiarę, że można i trzeba Polskę zmienić, że 89 rok to dopiero początek, a nie koniec tych zmian. Szanowni Państwo, jeśli spojrzymy na te ostatnie prawie już 30 lat, 29 już minęło od powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego, to możemy powiedzieć, że historia biegła przez ten czas w różne strony, czasem do przodu, czasem do tyłu. Czasem szliśmy w tą stronę, w którą iść trzeba, a czasem żeśmy się cofali. Dziś, począwszy od roku 2015, naprawdę idziemy do przodu. Idziemy do przodu, zmieniamy Polskę, likwidujemy patologie, prowadzimy uczciwą politykę społeczną, która doprowadziła już do tego, że w Polsce niemalże nie ma dzieci żyjących w nędzy, że różnice społeczne się zmniejszyły, że bardzo wiele rodzin uzyskało możliwość normalnego funkcjonowania, że rosną płace, bo przecież podnieśliśmy płace minimalne, że różnego rodzaju inne przekazy społeczne, transfery społeczne, jak to się mówi, wspierają tych, którzy sami nie są w sobie w stanie dać rady, albo tych, którzy wzięli na siebie na przykład bardzo trudny i niezmiernie ważny z punktu widzenia narodowego obowiązek posiadania i wychowania dzieci. Wielkie sukcesy ekonomiczne, zarówno jeżeli chodzi o tempo rozwoju, dzisiaj jesteśmy w samej czołówce europejskiej, na samej szpicy, także jeżeli chodzi o porządkowanie naszego systemu finansowego, który okazuje się dzisiaj nieporównanie bardziej wydajny, ogromna kradzież, tak to trzeba nazwać, została, jeśli nie do końca zlikwidowana, to w każdym razie radykalnie ograniczona. I dzięki temu mamy środki na to, żeby te zmiany, które w Polsce następują, począwszy od polityki społecznej, o której wspominałem, a skończywszy na polityce dotyczącej obrony, mogły następować, bo nie mogłyby, gdybyśmy nie mieli na to pieniędzy. A przecież nasi przeciwnicy twardo twierdzili, że pieniędzy nie ma i nie będzie. A okazało się, że są. Wbrew tej propagandzie, która jest tutaj nieustannie uprawiana, sączona, docenia to także zagranica. Nawet ci, którzy nas początkowo zaatakowali, kiedy doszliśmy do władzy, obniżyli nasze rankingi, to o 2 punkty, dzisiaj je podnieśli z powrotem. To nastąpiło zupełnie niedawno, a to jedna z 3 największych agencji tego typu na świecie. W innych agencjach mamy rankingi jeszcze wyższe. Jeśli chodzi o politykę społeczną, zostaliśmy ocenieni, proszę Państwa, na 1. miejscu na świecie. Można powiedzieć, że sukces goni sukces. I tak, proszę Państwa, będzie. I to nas w końcu doprowadzi do tego, że nikt nie będzie z Polski wyjeżdżał do Anglii czy do Niemiec, po prostu dlatego, że poziom życia w Polsce, poziom płac będzie taki sam. I to nie jest perspektywa 100 lat czy 50, czy jak kiedyś mi niemieccy dziennikarze powiedzieli, kilkuset. To jest perspektywa kilkunastu, 20 lat, ale pod jednym warunkiem, że ten kierunek do przodu, a nie do tyłu będzie trwał. Ale szanowni Państwo, jednym z warunków jego trwania i jego realizacji są zmiany nie tylko tam we władzy w Warszawie, ale także zmiany tutaj, zmiany w samorządach. I można powiedzieć,
że te wybory przyniosły nam ogromny sukces. Tych zmian w samorządach jest bardzo, bardzo dużo. Gdybym mógł tutaj Państwu pokazać taką mapkę powiatów, gmin, województw, gdzie przejęliśmy władzę, to zobaczylibyście Państwo, jak ogromny jest zakres tej zmiany. Naprawdę sukces jest wielki. Ale nie chodzi o władzę dla władzy. Chodzi o to, by samorządy działały uczciwie, tak jak uczciwie działa władza centralnie, działały pro publico bono, to jest ten warunek główny, i żeby następowała ta synergia, którą daje współpraca rządu i samorządów różnych szczebli. Tutaj pan burmistrz powiedział, że jest tego rodzaju związek, który służy Sanokowi. Sanok, Rzeszów, Warszawa. No, chciałoby się krzyknąć, jak to przed wielu, wielu laty. Sanok, Warszawa, wspólna sprawa. I rzeczywiście, proszę Państwa, to jest wspólna sprawa. No, z Rzeszowem się nie rymuje, wobec tego tego nie powiem. Ale to jest wspólna sprawa. Jeżeli samorządy współpracują, to te duże środki, którymi wspólnie dysponują, mogą być lepiej wykorzystywane i mogą działać przede wszystkim w imię polityki zrównoważonego rozwoju. Pan burmistrz bardzo słusznie mówię tutaj o równości praw, o równości szans. Musimy zapewnić Polakom, którzy mieszkają w różnych częściach kraju, a ogromna większość z nich mieszka na wsi, w mniejszych miastach, równe szanse. I ten proces już dzisiaj następuje. Co prawda pewnie wielu mieszkańców wsi by w to nie uwierzyło, ale dzisiaj przeciętny dochód na członka gospodarstwa domowego na wsi i w mieście jest już prawie taki sam. 1500 kilkadziesiąt złotych, 1600 kilkadziesiąt złotych. Ta różnica to jest nawet mniej niż 100 złotych. Czyli krótko mówiąc, idziemy w tym kierunku, który dawno zapowiadaliśmy i który jest realizowany. Ale trzeba iść w tym kierunku, powtarzam, dalej, aż ku temu ostatecznemu celowi. I jeśli tu, w tą niedzielę 4 listopada, zwycięży pan burmistrz Tadeusz Pióro, to to będzie krok w tym kierunku. I nie rzucam, proszę państwa, tych słów na wiatr. Pan burmistrz wspominał tutaj o tym zakładzie, który jest, można powiedzieć, symboliczny dla tego miasta, dla Sanoka, który odgrywał w jego historii wielką rolę, który prawie upadł, został dzięki wsparciu rządu, dzięki wsparciu pani premier Beaty Szydło uratowany i który w tej chwili ma przed sobą wielkie perspektywy. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że jest w tej chwili już zaawansowana sprawa, chociaż oczywiście to będzie trochę trwało, przejęcia tego zakładu przez PGE, czyli wielką firmę energetyczną, po to, by rozpocząć tam super nowoczesną produkcję autobusów elektrycznych. A także pojazdów, które służą energetyce, bo przecież energetyka, linie energetyczne wymagają specjalnego rodzaju pojazdów. Jest tego niemało i to też będzie specjalność tej fabryki. Ona ma wielką przyszłość, Autosan ma wielką przyszłość, a to jest niemała część przyszłości Sanoka. Ale ogromnie ważne jest także jeszcze coś innego. Sanok, jak niejedno miasto w Polsce, był, można powiedzieć, wykluczony komunikacyjnie. Dzisiaj jest blisko do A4, ale oczywiście musi być jeszcze dobre połączenie
niedługo będzie blisko do S19, do Via Carpatia. Krótko mówiąc, będzie połączenie i wschód-zachód, i północ-południe. I to nie tylko w skali polskiej, ale w skali europejskiej. Za jakiś czas. Będziecie w takim miejscu, gdzie rozwój będzie ogromnie ułatwiony. Gdzie będzie można inwestować. Gdzie będzie można naprawdę się rozwijać. A tu jest piękna tradycja przemysłowa właśnie autosanu. Tutaj jest także ten specyficzny typ kultury południowej Polski, który tak bardzo sobie cenię, tak bardzo lubię, bo nie tylko te przepiękne widoki są mi bliskie, także właśnie ta kultura, kultura piękna, kultura, która tak bardzo umacnia to wszystko, co jest Polską, to wszystko, co stanowi o naszej sile. Musimy pamiętać, że kultura, że przywiązanie do niej jest czymś niezwykle ważnym, że nie odniesiemy sukcesu, jeżeli nie będziemy umacniać polskiego patriotyzmu, który tutaj jest mocny. I jeżeli nie będziemy umacniać także patriotyzmu lokalnego, patriotyzmu tej ziemi, Podkarpacia, ziemi sanockiej. Bo to jest wielkie źródło siły, to źródło siły, które umożliwi nam konsolidację. Mówiłem wczoraj w Mielcu, Prawo i Sprawiedliwość wbrew temu, co mu się przypisuje i co mu się próbuje narzucić, nie jest partią wojny, jest partią pracy, współpracy. My chcemy współpracować, my chcemy, żeby wszystkie siły w Polsce, wszystkie liczące się siły w Polsce, niezależnie od różnic, szły w jedną stronę, w stronę właśnie tego rozwoju, wzmocnienia Polski ekonomicznego, społecznego, militarnego, po to, żeby Polska stała się krajem naprawdę silnym, naprawdę się liczącym i naprawdę będącym w Europie. Także w tym sensie, o którym już mówiłem, że polscy obywatele nie muszą niczym ustępować, jeżeli chodzi o poziom życia tym na zachód od naszych granic. I tak będzie, ale potrzebne nam jest te kilkanaście lat dobrej zmiany, aż do tego ostatecznego sukcesu. Pan burmistrz jest skromny, wspomniał o orderze przyznanym przez pana prezydenta, ale nie wspomniał o tym, że został uznany za najlepszego samorządowca tej ostatniej kadencji na Podkarpaciu. Naprawdę! Musi być tu wybrany, bo to byłoby zmarnowanie wielkiej siły, gdybyście państwo, mieszkańcy Sanoka, nie wybrali pana Tadeusza Pióro na kolejną kadencję. I dlatego proszę was, byście te ostatnie dni przed głosowaniem spędzili czynnie, żebyście zachęcali przyjaciół, znajomych, sąsiadów, osoby, z którymi pracujecie, wszystkich, których można, do pójścia do urn i do głosowania na pana Tadeusza Pióro. Jego sukces będzie sukcesem Sanoka, ziemi sanockiej, Podkarpacia i Polski. Dziękuję bardzo.